Witajcie na Kurpsiach. Od wieków na styku Mazowsza, Mazur i Podlasia, na terenie Puszczy Białej i Zielonej, mieszkają ludzie, którzy cieszą się prawdziwą wolnością. To kurpie, słynące z wycinanek ogromnych palm wielkanocnych i z tego, że byli pierwszymi polskimi snajperami. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się. I specjalnie dla was, żeby opowiedzieć te ciekawe historie, odwiedziłem dwa skanseny w Nowogrodzie i Kadzidle. Sami siebie nazywali puszczakami, dlatego że mieszkali na ogromnym terenie jednej i drugiej puszczy. A jak nazywali ich przyjezdni albo okoliczni? Kurpiami. Od butów. Nie były to buty jednak sportowe, takie jak moje, ale właśnie kurpsie. Czyli wykonane z łyka lipowego obuwie, które raczej nie było tak wygodne jak to współczesne, ale właśnie stąd pochodzi nazwa tego ludu. To byli wolni ludzie. Nie mieli, nie musieli obrabiać pańszczyzny. To tak, jakby na dzisiejsze warunki powiedzieć, że nie musieli płacić VAT-u. Ludzie, którzy byli całkowicie wolni i korzystali z uroków pięknych puszcz dookoła, chociaż gleby były słabe, dlatego rybołówstwo, bartnictwo i inne tego typu rzeczy to była ich domena. Z tego byli sławni i w tym naprawdę byli dobrze. Konar, a w nim dziura. W drugim tak samo. Stoją też inne, które tutaj się znajdują w kadzidle. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? To bartnictwo. To była taka dawna forma pszczelarstwa. Trzeba było wydrążyć taką dziurę w konarze, w którym później mogły znaleźć miejsce pszczoły, a te sobie świetnie radziły z tym, żeby dawać miód. I tutaj na kurpiach z tego bardzo chętnie korzystano. Byli zresztą kurpsiowie z tego bardzo znani, bo byli jednymi z najlepszych w swoim fachu. Na tych terenach kurpie mieszkają od XV wieku. Bagna i gęste lasy stanowiły kilka wieków temu naturalną ochronę przed wrogami, ale też paradoksalnie trudne warunki, w których żyli, przyczyniły się do stworzenia kultury kurpiowskiej. Największą dumą kurpiów są oczywiście wycinanki. Jeden z najlepszych przykładów na to, jak wspaniała jest kultura kurpiowska. Ale skąd, po co, na co, dlaczego, o co w tym wszystkim chodzi? Oprócz tego, że to jest oczywiście ozdoba, to jest podobno zaczerpnięta z kultury żydowskiej, bo zarówno ta kurpiowska, jak i żydowska, ogólnie polska, żyły obok siebie, wzajemnie się przenikały, korzystały ze swoich osiągnięć i dzięki temu wzajemnie się inspirowały do różnych rzeczy, tak jak właśnie do wycinanek. A co jest u nas? U nas są koguciki, jest roślinność, sprawy życia codziennego i właśnie w ten sposób baby robiły wycinanki. Bo jakby chłop chciał się za to zabrać, dostałby po łapach, bo nie miał prawa tego robić. Tak samo jak słynne kurpiowskie palmy. Niektóre mają nawet po 6 metrów. Też ozdoba. No i tutaj, jak też chłop by chciał się zabrać do tego, żeby taką palmę zrobić, po łapach by dostał i musiałby uciekać. Mieszkańcy tych ziem znani byli z pracowitości i zawziętości. W obu skansenach możemy obejrzeć kuźnie, spichlerze i inne budynki głównie z przełomu XIX i XX wieku, a w nich wiele przedmiotów z życia codziennego. I tu czas na szybką anegdotę. Każdy zna powiedzenie proste jak budowa cepa, ale
I jak sobie tak pomyślimy, to większość nawet nie wie, jak ten cep wygląda. Grzymkowski bawi i uczy. Jeden kij, drugi kij i rzemek lub jakiś pasek, czasami łańcuszek, zależy jak kto miał. Po co było to? Jeden kij napędzał drugi i ten uderzał o zboże, ewentualnie o kogoś, kogo nie lubiliśmy. Jestem święcie przekonany, że nawet tak krótkiej anegdotki w tych konkretnych miejscach nie mógłbym wam opowiedzieć, gdyby nie pasjonaci i etnografowie. To oni wiele lat temu zachwycili się odrębnością ludzi z północno-wschodniego Mazowsza. Bez nich z lokalnego folkloru przetrwałaby do naszych czasów zaledwie cząstka z tego, co znamy dziś. To, że kultura krupiowska przetrwała, to zasługa między innymi tego pana. Adam Chętnik, który był ogromnym wielbicielem kultury krupiowskiej, pieśni, tego wszystkiego, co wiązało się z ludnością mieszkającą właśnie na tych terenach. On założył skansen w Nowogrodzie w 1927 roku. Mimo ogromnych trudności, przede wszystkim wiadomo, że finansowych, udało się uratować jego ogromne dzieło życia. Jednak nie każdy wie, że od mniej więcej XVI do XVIII wieku Kurpie słynęli jako wybitni wojacy, ale zwłaszcza w jednej konkretnej specjalności. O! Pokażę wam na przykładzie patyka, który jest mokry, ale trudno. Wygląda jak broń? Może niekoniecznie, ale chodzi o to, że Kurpie byli w pewnym sensie pierwszymi polskimi snajperami. Dlatego, że mieli prawo do posiadania broni, co wcale nie było takie oczywiste. I byli wykorzystywani przez królów do tego, żeby walczyć, bo podobno mieli świetne oko i potrafili ustrzelić dany cel już z bardzo dużej odległości. A w tych czasach, te kilkaset lat temu, te umiejętności były naprawdę bardzo cenne. Kurp się, zitajcie, kupsiliśmy i tym podobne. Być może nie wymawiam tego dobrze i nic z tym nie zrobię, ale chodzi o to, żebyście jak tutaj przyjedziecie, wytężyli swój słuch i posłuchali tych regionalizmów. Ja je uwielbiam. Tutaj się ten język kultywuje. Zresztą wycinanki, palmy i tym podobne też. To jest według mnie cenne, abyśmy o tym pamiętali. Kadzidło, Nowogród, Łyse, te wszystkie miejscowości stoją przed wami potworem. Tylko trzeba jechać. A ja na sam koniec zapraszam was do tego, żebyście lajkowali, dawali komentarze i subskrypcje, bo powtórzę to jak zawsze, że treści na tym kanale mogą być już tylko lepsze. Dzięki wielkie.